Sen jak miód. Kołysanki na sen dobry, zdrowy i słodki, jak miód. Z kodem rabatowym Bajki jak dawniej otrzymasz 10% zniżki na zakup tego albumu. Sprawdź na ziomkowisko.pl. Za moment zabierzemy Was w świat kolejnej bajki. Jeśli uważacie, że to słuchowisko jest wartościowe, prosimy o wystawienie oceny i obserwacje. Jeśli chcecie być z nami na bieżąco, kliknijcie w dzwoneczek, a dostaniecie powiadomienie, jak tylko nowa bajka pojawi się na kanale. Ziomkowisko prezentuje Bajki jak dawniej. Słuchowisko dla dzieci. Serii Maszyny wujka Stefana. Asfaltowa jezdnia. Czyta Michał Ziomek. Hej, hej, nasi wierni przyjaciele! To znowu ja, Łyżka! Ostatnio mnie tu nie było. Praca na żwirowni była bardzo wymagająca i musiałam trochę odpocząć. Ale przy ostatniej akcji ciężarówka i nasz nowy kolega, wózek widłowy, poradzili sobie bez zarzutu, co? Nadchodzi zima, tak się składa, że przez duże opady śniegu do niektórych z mieszkańców z naszej miejscowości trudno dojechać. Droga dojazdowa do ich domów jest nieutwardzona. Trochę kamieni, ziemia i trawa, a kiedy stopnieje śnieg, tworzy się błoto. Dlatego dzisiaj jedziemy na akcję, żeby temu zaradzić. Będziemy tworzyć asfaltową drogę. Czy ktoś tu wspominał o kolejnej akcji? No jasne, ciężarówko. No nie mów, że nie chcesz jechać z nami. Łyżko, opony wymienione, bak z paliwem pełny. Nic, tylko gaz do dechy i woohoo! Ciężarówko, ale ty jesteś niecierpliwa. No przecież musimy przedstawić naszych nowych członków ekipy. Walca i rozkładarkę. A, no tak. Walec przecież musi dobrze wygładzić świeży asfalt, który położy rozkładarka. Ale gdzie oni są? Z tego co wiem, to przygotowują się do wyjazdu. Wujek Stefan jeszcze coś przy nich grzebie. No to na co czekamy? Jedźmy tam! O, tu jesteście! Witaj, Walcu! No hej, koparko! No cześć, rozkładarko! Moje uszanowanko! Moje wspaniałe maszyny! Jak super widzieć was w dobrych humorach i gotowych do akcji! Mamy do zrobienia ogrom pracy. Czeka nas rozłożenie asfaltu i odpowiednie wyrównanie go. To wasza główna rola, Walcu i rozkładarko. Ciężarówko, będziemy potrzebować twojej pomocy przy rozładunku masy asfaltowej. Jedziesz z nami. Koparko, ciebie muszę wysłać na inną akcję, na ulicę budowlaną. Trzeba przekopać rów wzdłuż ulicy. Wiesz, gdzie to jest? Jasne, wujku. Odpalam silnik i ruszam w drogę. Ciężarówko, Walcu, rozkładarko, jesteście gotowi? No jasne! No jasne! No pewnie! Och, z tej niecierpliwości chyba zaraz zderzak mi odpadnie. Odpalam głośniki i lecimy na akcję! Lecimy! Jedziemy na akcję! Będziemy asfalt kłaść. Ciężarówka, walec, rozkładarka. Na wiele dziś ich stać. Kilometr albo dwa. Położymy dziś. Pozgrana z nas ekipa. Lepszej nie zna nikt. Maszyny wujka Stefana. To dopiero moc. Praca zespołowa, wre, nikt nie zawiedzie się. Każdy sam niewiele zdziała, lecz razem możemy wszystko. W drużynie siła mówią, my potwierdzamy to. O, mój kolega Władek tu jest.
Cześć, Władziu. Cześć, Stefek. Widzę, że przywiozłeś ze sobą niezłe towarzystwo. Najlepsza ekipa do tego typu prac. To ile tutaj będzie do położenia tego asfaltu? Kilometr albo dwa. To zależy, czy dacie dzisiaj radę to zrobić. Władziu, o to nie musisz się martwić. Chłopakom już od rana wręcz palą się opony do pracy. Dobra, nie ma co gadać. Czas ucieka, a przed sobą mamy jeszcze trochę pracy. Ekipa, odpalamy silniki. Teraz musimy się skupić, bo to bardzo ważne. Ciężarówko. Musimy rozładować masę asfaltową do rozkładarki. Kiedy już zaczniemy kłaść asfalt, musicie z rozkładarką jechać powoli, z taką samą prędkością, żeby równomiernie rozłożyć asfalt. Nie możemy popełnić błędu. No to do dzieła! Halo, halo, to ja, koparka. Chłopaki, jak wam idzie? O, cześć, koparko! Właśnie działamy z rozkładarką, idzie nam bardzo dobrze. Na szczęście pogoda nam sprzyja, świeci słoneczko. Rozkładarko, a ty jak się masz? Koparko, dzięki, że pytasz. Trochę ciepło od tej masy asfaltowej, ale niedługo kończymy, a walec już chyba zaczął swoją pracę. Dobrze was słyszeć, koledzy. Tak, już jestem na świeżo położonym czarnym dywaniku. Chłopaki, wszystko słyszę. Mam nadzieję, że praca nie stoi. Nie, nie, absolutnie. Nie. Wujku, jeszcze 200 metrów i kończymy. Super, czekamy na was na początku odcinka nowej drogi. No, moje drogie maszyny, spisałyście się znakomicie. Zresztą, jak zawsze. A teraz jedziemy na... Na kolejną akcję? Nie, ciężarówko. Jedziemy na bazę. Tam czeka was porządna kąpiel po dzisiejszej pracy. Tak jest! Jedziemy! Uff, no i kolejny dzień za nami. Super, że nas słuchacie, a nawet doszły nas słuchy, że znacie już nasze przygody na pamięć. To coś niesamowitego, wow! Dziękujemy wam za to. No i oczywiście nie może odbyć się bez pozdrowień. A więc pozdrawiamy Marysię, Zosię, Tolka, Broszka, Tymka, Tymona, Tadzia, Bernarda, Leonarda i Gajusza. Trzymajcie się zdrowo, no i do usłyszenia w następnych naszych przygodach. Pa, pa!